Paw albinos to niewątpliwa atrakcja palmiarni w Wałbrzychu. Ptak wprowadził się do palmiarni 6 grudnia, stąd jego imię, Mikołaj. Paw o całkowicie białym upierzeniu to unikat. Wałbrzyski okres ma już około 3,5 roku. W palmiarni początkowo nie został ciepło przyjęty przez inne pawie. Szukaliśmy naszego, naszego pawia w całym kraju. Nie było łatwo. Tak jak powiedziałem, jest to unikatowy, unikatowy ptak. Eee, I... Po znalezieniu i, i, i zakupie, e, kiedy trafił do nas, e, początkowa aklimatyzacja była dość, e, dość trudna, dlatego że inne pawie e, widziały w nim konkurencję dla pawic, które się tutaj znajdują i nie mógł, e, nie mógł usiąść na tzw. najwyższej żerdzi, czyli w tej hierarchii pawi nie był, nie był przez nich traktowany na równi. W tej chwili jednak się to już zmieniło i, i jest po prostu traktowany tak, jak pozostałe pawie. Co jedzą pawie? Bardzo lubią. Mię Między innymi biały ser, szczególnie w okresie godowym. Nasze pawie uwielbiają owoce i warzywa, szczególnie jabłka, a warzywa to kapusta, nie pogardzą burakiem, czosnek, a również, również uwielbiają biały ser. W okresie, szczególnie w okresie, który jest teraz, czyli w ich okresie godowym, jak, jak widzimy, nasz paw rozkłada swój piękny ogon. To są tak zwane zaloty do, do, do pawicy. Pawie cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Szczególnie atrakcyjny jest moment, gdy samce rozkładają swoje ogony. Tak potocznie określa się wydłużone pióra pokryw nadogonnych występujące u pawia indyjskiego. Duży ogon pawia jest sygnałem dla samic, że jego właściciel jest zdrowy i ma dobre geny, przez co może sobie pozwolić na marnotrawstwo energii w postaci pięknego ogona. Jest to wspaniała atrakcja dla dzieci, stąd chcemy, chcemy poszerzyć tą naszą ofertę związaną ze zwierzętami. Chcemy również zaprosić wszystkich mieszkańców, przede wszystkim zwracam się do mieszkańców, bo nie każdy wie, że nasza palmiarnia jest to perełka wśród tego typu obiektów w naszym kraju. A to ze względu na to, że rośliny, które tutaj są, były nasadzane, znaczna ich część była nasadzana jeszcze, za czasów księżnej Daisy, czyli mają ponad, jak łatwo obliczyć, mają ponad 100 lat. Paf albinos to nie jedyny przedstawiciel fauny, którego znajdziemy w obrzyskiej palmiarni. Prócz grupy pawi indyjskich są to także ryby, jesiotry, karasie i kilkanaście żółwi czerwonolicych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze tego lata mają tu być także lemury.